Zaczynamy część drugą konferencji prasowej. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Jest z nami trener zwycięskiej drużyny Szymon Grabowski. Trenerze, poprosimy o pomeczowy komentarz. Dzień dobry. Chcę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo dumny dzisiaj z mojego zespołu. Jestem dumny, ponieważ prezentowaliśmy się, myślę, już jako zespół z Ekstraklasy. Prezentowaliśmy się bardzo dobrze, jeśli chodzi o tą sferę mentalną, o którą powiem szczerze, może nie obawiałem się, ale zdawałem sobie sprawę, że ten ciężar gatunkowy tego pojedynku może troszeczkę przytłamsić poczynania moich zawodników. Obawialiśmy się początku spotkania, bo przeciwnik w dwóch ostatnich kolejkach bardzo mocno nacierał na rywali, ale my żeśmy wyglądali od pierwszej, myślę, do ostatniej minuty naprawdę bardzo dojrzale. Ten zespół dzisiaj wykonał kawał pozytywnej pracy, kawał dużej pracy, ogromnej pracy. Mogę tylko dzisiaj mówić w samych superlatywach. Myślę, że prowadziliśmy grę przez większość spotkania. Byliśmy zespołem lepszym, udokumentowaliśmy naszą przewagę 3 bramkami po znowu pięknych akcjach. Myślę, że z mojej perspektywy powinniśmy strzelić jeszcze kilka bramek, ale naprawdę zrobiliśmy kawał roboty i już z niecierpliwością czekamy kolejnego spotkania, żeby wygrać i zgarnąć kolejne 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Poprosimy o pytania. Mikrofon jest na sali. Poprosimy o podniesienie ręki w górę, jeżeli pytania są. Nie ma, pozamiatane. A nie, jest Jacek. Myślałem, że nie ma pytań, bo pozamiatane dzisiaj. Trenerze, my tutaj podglądamy, Jacek Główczyński, Trójmiasto.pl, podglądamy Katowice. Czy wy też podglądacie, jakie plany na te najbliższe minuty, godziny? Dziękuję bardzo. Powiem szczerze, nie podglądamy, znamy tylko wynik. Myślę, że tam to spotkanie może być już zamknięte, więc my się fokusujemy na kolejnym naszym przeciwniku, fokusujemy się na tym, żeby zachować to miejsce, które mamy. Zrobimy wszystko, żeby wygrać tę ligę i nawet jeżeli dzisiaj przypieczętowalibyśmy ten awans, to i tak naszym celem z odprawy było, że tak powiem, zapewnić sobie awans przy okazji, ale naszym głównym celem jest wygranie ligi i na tym cały czas zostajemy. To jak ja tylko męczę trenera, to już tylko naprawdę ostatnie szybkie pytanie tej natury. Trener fruwający na rękach piłkarzy, jakie to odczucie? I drugie już takie w kontekście następnego meczu. Nie było Bobczka, nie było Zjawińskiego. Czy wrócą i co z nimi? Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o to uczucie, na pewno jest to niesamowite uczucie, słysząc doping kibiców, słysząc to jakie wsparcie nam dają i tutaj też rzeczywiście zawodnicy zachowali się fajnie, ale tak jak mówimy, to jest przedsmak dopiero tej takiej radości, tej euforii. Mocno stąpaliśmy od samego początku po ziemi i dalej tak będziemy stąpać do momentu, kiedy nie będzie ten awans przypieczętowany. Jesteśmy blisko, z tygodnia na tydzień robiliśmy dokładnie to samo, byliśmy coraz bliżej, teraz jesteśmy, można powiedzieć, już w przedsionku, ale mam nadzieję, że to uczucie już takie prawdziwe, taka ulga, czyli ta prawdziwa radość będzie dopiero po ostatnim ligowym spotkaniu. Co do absencji Tomasa i Zjawki, jest szansa, że obydwaj wejdą w trening od wtorku, ale czy to będzie trening taki, który pozwoli nam skorzystać z nich w Krakowie, no to już tego nie wiemy. Niestety mieliśmy problemy zdrowotne nie tylko z tymi 2 zawodnikami w tym tygodniu, ale tutaj nasz sztab medyczny, myślę, stanął na wysokości zadania i tylko absencja tych 2 zawodników. Zobaczymy, jak będzie dalej. Cieszę się, że też ludzie, którzy zastąpili tych zawodników, dali radę, spisali się. Nieważne ile minut przebywaliby dzisiaj na boisku. Dobry wieczór, panie trenerze. Miłosz Solarek. Ja chciałbym zapytać, czy ma pan 2 marynarki, trenerze, czy to jest cały czas ta sama? To jest cały czas ta sama i tutaj nasz krawiec, pan Konaszewski, myślę, że może być dumny, bo wytrzymała nawet takie delikatne machanie czy kręcenie. Także fajny materiał, fajnie tutaj się krawiec spisał, ale myślę, że też troszeczkę wszyscy potrzebujemy nowych uniformów, także oczko też do niego puszczamy i czekamy na więcej. od razu podpowiem, dlaczego takie pytanie z mojej strony. Bardzo poważny pan wszedł tutaj na tą konferencję. Wiemy, jaki jest wynik w Katowicach. Liczyłem na to i chyba większość tutaj dziennikarzy, że zobaczymy właśnie taki uśmiech. Bo właśnie przed wejściem dowiedziałem się o tym wyniku i może dlatego tak zareagowałem, ale nie, no jestem szczęśliwy. No, muszę wam tu powiedzieć wszystkim państwu, że naprawdę no, robiliśmy cały czas no, niewiarygodną rzecz z tym zespołem, z tym klubem i ta radość moja wewnętrznie siedzi. No pewnie jak zaraz siądziemy ze sztabem, włączymy sobie Katowice, będziemy patrzeć, to na pewno te emocje też troszeczkę odpłyną i ten uśmiech będzie szerszy. Jest niesamowite, że my rozmawiamy w kontekście awansu do Ekstraklasy Lechii na 3 kolejki przed końcem. Jest niesamowite, że my rozmawiamy w kontekście wygrania tej ligi. Na tą chwilę mamy 3 punkty nad drugim miejscem i fajnie, że będziemy mogli w przyszłym tygodniu to powiększyć. Jest dla mnie jako trenera jest niesamowitą sprawą, że przed nami są wspaniałe mecze. Wspaniały mecz na Wiśle Kraków, wspaniały mecz tutaj u siebie w domu przy komplecie publiczności i wspaniały mecz jeśli chodzi o Mieć-Legnicę. Także naprawdę to moje uczucie jest naprawdę bardzo, bardzo duże i ta moja euforia jest, ale też czekam z taką eksplozją na to przypieczętowanie tego awansu. Jeszcze pociągnę, panie trenerze. Dzisiaj nie było podziękowania dla kibiców, jak grało się przy takiej publice i tym, co było po zakończeniu meczu. Tak delikatnie wspomniałem o tej niesamowitej atmosferze. Kibice Lechii Gdańsk stają na wysokości zadania, myślę, każdego razu. Ci, co przychodzą, dopingują, ci, co są z nami cały czas. I ja wierzę w to, że po derbach ci, którzy, można powiedzieć, na stadion przychodzą okazjonalnie, będą z nami w większej liczbie, bo myślę, że no nie wyobrażam sobie kibica, który dobrze życzy Lechii, widząc tak grający zespół, żeby nie przychodzić co tydzień, co 2 tygodnie i nie dopingować tym chłopakom. Ten zespół, myślę, na to naprawdę zasługuje i jeżeli te trybuny nas niosą, no to naprawdę to widowisko jest fantastyczne i możemy tutaj naprawdę robić wszyscy wspólnie coś wielkiego dla tej społeczności Gdańska. Także o to nam chodzi i będę gorąco dopingował temu, żeby ta liczba co mecz w przyszłości była minimum taka jak dzisiaj. No to już więcej pytań chyba nie widzę. Dziękujemy za dziś. Życzymy dobrego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych konferencjach. Dziękuję bardzo.